Polska wytycza nową drogę w relacjach z Niemcami, zgłaszając roszczenia reparacyjne, chociażby czy to jest brawura, czy realne strategiczne zagranie. Gotówka w Polsce odchodzi w niepamięć. Jakie konsekwencje czekają mikroprzedsiębiorców i tych, którzy nie mają konta bankowego? Założyciel giełdy kryptowalut skazany na 11 tysięcy lat pozbawienia wolności. Czy to początek końca dzikiego zachodu finansowego? Darmowe leki dla emerytów. Czy to altruizm, czy ekonomiczne przerzucanie odpowiedzialności na młodsze pokolenia? Ja się nazywam Maciej Porstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Jeśli myślicie, że założyciel giełdy kryptowalut, który został skazany na 11 tysięcy lat więzienia, to dużo, to sprawdźmy razem, jak długo można przetrzymywać Waszą uwagę na tym kanale. Zasubskrybujcie i zobaczcie, czy wytrzymacie do końca tego odcinka. Mam nadzieję, że tak. No i co? Lecimy z pierwszym tematem. With the war reverberating across the world, the German Chancellor called Vladimir Putin's Russia the biggest threat to NATO. At times, Olaf Scholz's government has... Ciekawie i trafnie oceniał Robert Jołtka, członek Litewskiego Stowarzyszenia Przemysłu Obronnego i Bezpieczeństwa, podczas debaty dotyczącej transformacji europejskiego systemu obronnego. Spotkanie zorganizowano w ramach 31. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Plany polskiego rządu przewidują przeznaczenie 4% produktu krajowego brutto na obronność. Kiedyś sukcesem było 2%. Ale wiele krajów Europy wciąż jest na poziomie 1,5%. Istotne jest koordynowanie działań na rzecz bezpieczeństwa. I właśnie temu służą dzisiejsza debata i Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, stwierdził podczas otwarcia konferencji prezes targu w Kielce, Andrzej Mochoń. Dlatego zwiększenie budżetu na działania obronne odbywa się stosunkowo spokojnie. Służy temu również debata publiczna, która prowadzona jest w naszym kraju, zauważyła. Europa nie jest samowystarczalna w dziedzinie produkcji. Przez wiele lat Niemcy systematycznie uszkadzały system obronny. W dziedzinie bezpieczeństwa należy podjąć więcej działań, a nie tylko rozmawiać. Europa pozostaje w tyle na poziomie technologicznym. Wiele z technologii, które widzimy na świecie, nie jest dostępnych na starym kontynencie. Jesteśmy w tyle, ocenił Jołtka. Dawniej w Danii zastanawialiśmy się, jak końmi stawić czoła armatom. Teraz również musimy się zastanowić, jak wykorzystać potencjał technologiczny w walce z przeciwnikiem. Dlatego intensywnie rozwijane są sektory cybernetyczny i sztucznej inteligencji, podkreślił Henrik Navntoft-Sonderskov. Zdaniem ekspertów ważne jest, aby środki finansowe przeznaczać nie tylko na sprzęt, ale również na badania i rozwój, gdyż to technologia pozwala zyskać przewagę nad przeciwnikiem. Uczestnicy debaty zwrócili również uwagę na powiązania dużych firm technologicznych z sektorem obronnym, m.in. VN24. Speaking at an army congress, Scholz said he wants the German military to take a leading role in ensuring European security. Take a listen. Nie ma co się tutaj oszukiwać, Polska zrobiła wręcz niewyobrażalną rzecz. Otóż postanowiła, jakby zawsze była w tej materii zieloną szkołą, że czas zgłosić Niemcom właśnie te faktury, reparacje wojenne. Jestem pewien, że w pewnych kręgach w Berlinie nastąpiła już wtedy taka wymiana spojrzeń, które mogłyby zastąpić całą encyklopedię memów z zakresu, co oni tam znowu wykombinowali w tej Polsce. Ale może wróćmy do meritum. Polska, która przez dekady nie miała odwagi, czy raczej wyczucia politycznego, by zająć się tym delikatnym tematem, nagle zdecydowała, że czas naściągać swoje rachunki z Niemiec. No i to ponoć nie jest żart. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wyznał, że mamy na to sposoby. No i to prawda, Polska ma sposoby. Przez lata te sposoby polegały na systematycznym rozbrajaniu kraju, uleganiu presji międzynarodowej, ale coś chyba zaczyna się zmieniać, bo Polska, która rzadko kiedy była brawurowa w polityce zagranicznej, nagle zaczyna rozgrywać to na poziomie wręcz mocarstwowym, można by było odnieść takie wrażenie. No i czemu akurat teraz? A może pytanie, dlaczego nie wcześniej? Podniesienie kwestii reparacji wojennych przez Polskę to zaskakujące zagranie, ale nie bez kontekstu. Polska przez dekady nieśmiale podchodząca do tego tematu nagle zaczyna chyba rozumieć swoje wartości i pozycje. Ale nie można też lekceważyć niemieckiej pozycji, bo Niemcy, których gospodarka jest jednym z filarów Unii Europejskiej, mają swoje karty do zagrania i nie jest to czysty populizm, ale kalkulacja. Polska z naszą narastającą rolą w Unii Europejskiej i bliskimi relacjami z USA zaczyna chyba rozumieć, że nasz głos ma wagę.
Ale czy Niemcy zapłacą? Odpowiedź może być zaskakująca. Niemcy, kraj, który przez dekady pracował na swoje odkupienie, mogą zdecydować, że czas zakończyć ten rozdział. Ale spójrzmy na to przez pryzmat historii. Polska, kraj, który stracił miliony ludzi i niewyobrażalne zasoby materialne w wyniku niemieckiej agresji, do tej pory nie otrzymała praktycznie tych reparacji. Jasne, jakąś tam część, cząstkę dostaliśmy, ale najmniej ze wszystkich krajów, a straciliśmy najwięcej. To coś więcej niż niesprawiedliwość. To jest hańba na skalę międzynarodową. Nie mówię tu tylko o Niemcach, mówię o całej społeczności międzynarodowej, która przez dekady była ślepa na ten fakt. Ale wróćmy do Polski. Mamy przed sobą kraj, który przez dekady upokarzał się na arenie międzynarodowej, a teraz nagle znajduje w sobie odwagę, by stanąć na nogi. To jest coś więcej niż odwaga, to jest przebudzenie narodowej świadomości, a może po prostu niestety gra pod wybory. No bo nie można zapominać, że wybory się zbliżają i PiS zawsze to robi. Robił to samo jeszcze w 2020 roku i później się okazało, że temat ucichł na czas do właśnie teraz tych wyborów. Nie można zapomnieć o politycznym kontekście. Z jednej strony mamy rząd, który zadeklarował, że będzie walczyć o polskie interesy, ale z drugiej strony mamy opozycję, która zdaje się być bardziej zaniepokojona reakcją Niemiec niż faktem, że Polska może cokolwiek odzyskać. A w zasadzie to, co nam się po prostu należy. To jest symptomatyczne dla polskiej sceny politycznej. Tu nie chodzi o interesy Polski, tu chodzi o interesy polityczne, ale czasami interesy polityczne muszą ustąpić miejsca dla interesom narodu. Polska ma w tej chwili historyczną szansę nie tylko odzyskać stracone zasoby, ale również odzyskać straconą godność. Nie jest to łatwy proces i na pewno nie jest to proces, który można zakończyć w ciągu kilku miesięcy czy nawet lat, ale jest to proces, który musi się zacząć, bo jeżeli nie teraz, to kiedy? Jeżeli nie my, to kto? Nie jesteśmy już tym małym, nieśmiałym, samotnym krajem na wschodniej flance NATO. Jesteśmy Polską, która zaczyna rozumieć swoje wartości. I to jest najważniejsze. Bylebyśmy tylko nie zostali wykorzystani przez rząd. Następny temat. Kłopot z banknotami polega na tym, że nie są zbyt trwałe. Ich przewidywany czas życia to trochę ponad rok. Ciekawie i trafnie oceniał Robert Jołtka, członek Litewskiego Stowarzyszenia Przemysłu Obronnego i Bezpieczeństwa, podczas debaty dotyczącej transformacji europejskiego systemu obronnego. Spotkanie zorganizowano w ramach 31. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Plany polskiego rządu przewidują przeznaczenie 4% produktu krajowego brutto na obronność. Kiedyś sukcesem było 2%. Ale wiele krajów Europy wciąż jest na poziomie 1,5%. Istotne jest koordynowanie działań na rzecz bezpieczeństwa. I właśnie temu służą dzisiejsza debata i Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, stwierdził podczas otwarcia konferencji prezes targu w Kielce Andrzej Mochoń. Dlatego zwiększenie budżetu na działania obronne odbywa się stosunkowo spokojnie. Służy temu również debata publiczna, która prowadzona jest w naszym kraju, zauważyła. Europa nie jest samowystarczalna w dziedzinie produkcji. Przez wiele lat Niemcy systematycznie uszkadzały system obronny. W dziedzinie bezpieczeństwa należy podjąć więcej działań, a nie tylko rozmawiać. Europa pozostaje w tyle na poziomie technologicznym. Wiele z technologii, które widzimy na świecie, nie jest dostępnych na starym kontynencie. Jesteśmy w tyle, ocenił Jołtka. Dawniej w Danii zastanawialiśmy się, jak końmi stawić czoła armatom. Teraz również musimy się zastanowić, jak wykorzystać potencjał technologiczny w walce z przeciwnikiem. Dlatego intensywnie rozwijane są sektory cybernetyczny i sztucznej inteligencji, podkreślił Henrik Navntoft-Sonderskov. Zdaniem ekspertów ważne jest, aby środki finansowe przeznaczać nie tylko na sprzęt, ale również na badania i rozwój, gdyż to technologia pozwala zyskać przewagę nad przeciwnikiem. Uczestnicy debaty zwrócili również uwagę na powiązania dużych firm technologicznych z sektorem obronnym, m.in. TVN24. Granulki roztapiają się w tym wielkim metalowym walcu. To, co tu widzimy, to strumień płynnego plastiku. Okej, może bez owijania w bawełnę. Gotówka w Polsce jest na wylocie. A to wszystko pod płaszczykiem ochrony przed przestępczością finansową. Co za bzdura. Z jednej strony mamy Jarosława Kaczyńskiego, który ogłasza potrzebę ochrony gotówki. Piękne słowa, ale puste. Bo z drugiej strony wprowadza kolejne ograniczenia na transakcje gotówkowe. To jest serio jakaś groteska. Mówimy tu o kraju, gdzie Adam Glapiński, prezes NBP, ogłasza, że Polacy chcą więcej gotówki, a tymczasem rząd wprowadza jej ograniczenia. To nie tylko absurd, to jest hipokryzja i to na najwyższym poziomie.
To wprowadza w błąd 11,5% Polaków, którzy nie mają konta bankowego, a w przypadku osób 65+, to już 28%. Nie mówiąc już o tym, że to wyklucza finansowo naprawdę spore grupy ludzi. Odnosząc się do mikroprzedsiębiorców i małych firm, państwo traktuje ich jak takie dzieci, które nie potrafią nawet zarządzać swoimi finansami. Czy jest to rola państwa? Nie, no to jest rola rynku i indywidualnych decyzji przedsiębiorców. Czy ktoś pamięta, że w 2019 roku Komisja Europejska nie zdołała wprowadzić unijnej dyrektywy ograniczającej płatności gotówkowe do 10 tysięcy euro? Odrzucono ją, ponieważ nie było dowodów, że będzie skuteczna w walce z praniem brudnych pieniędzy. A to tylko potwierdza, że ograniczanie gotówki to jest po prostu populistyczny chwyt, nie mający poparcia w faktach. A teraz uwaga na absurd. Jarosław Kaczyński, nasz obrońca gotówki, mówi, że brak gotówki to bardzo trudna sytuacja w razie kryzysów i ataków. To jest żart, jaki tutaj zostawię. Kaczyński broni gotówki jak Don Quixote wiatraków. Ograniczanie gotówki to zwykła hipokryzja i absurdalna decyzja, która nie tylko wprowadza w błąd obywateli, ale też stanowi całe zagrożenie dla naszej wolności finansowej. Nie dajmy się nabrać na tę całą farsę rządu. Jeśli rząd chce naprawdę zrobić coś dla obywateli, niech zacznie od edukacji finansowej i rzetelnej informacji, zamiast wprowadzać nieuzasadnione ograniczenia, bo jak się okazuje, no niestety i tak nie mamy wyboru. Albo oni, albo PO, które też są za likwidacją gotówki, chociaż nie mówią wprost, że nie są, albo Hołownia, który w ogóle już by poszedł w to w ciemno teraz. To samo z Lewicą. Jedynie Konfederacja mówi o obronie właśnie gotówki. Następny. Założyciel giełdy kryptowalut Todex, który uciekł z Turcji z aktywami swoich klientów, został skazany na 11 196 lat więzienia. Dla braci Faruka Fatiha Ozera, głównego oskarżonego, wydano identyczne wyroki, poinformowano przez agencję Anatolia. Skazany w czwartek twórca platformy Todex został zatrzymany w Albanii w sierpniu 2020 roku, kilkanaście miesięcy po zakończeniu działalności platformy i ucieczce z Turcji. Władze postawiły mu zarzut odebrania aktywów o wartości 2 miliardów dolarów. Aktywa te należały do prawie 400 tysięcy użytkowników giełdy. Todex przeprowadził szeroko zakrojoną akcję promocyjną, aby zainteresować inwestorów, obiecując niektórym z nich luksusowe pojazdy. Platforma oferowała również imponujące zniżki na Dogecoin, cyfrową walutę pierwotnie wymyśloną jako żart, której wartość jednak znacząco wzrosła, między innymi dzięki zainteresowaniu miliardera Elona Muska. Przejdźmy może od razu do sedna. Ten Ozer, założyciel Todex, dostał 11 196 lat więzienia. Większość komentatorów podchodzi do tego z niewiarygodną naiwnością. Turcja poszła po bandzie? No absolutnie nie. To jest kraj, który od lat zmaga się z problemami ekonomicznymi, od hiperinflacji do niestabilności waluty. Wyrzucenie na zbity pysk Faruka i jego rodziny to nic innego jak próba odbudowania zaufania do systemu finansowego, który niestety legnie tam w gruzach. To nie jest tylko lokalny problem Turcji, a sprawa globalna. Przypomnę, że w Polsce również mamy do czynienia z oszustwami kryptowalutowymi. 25-latek z Zamościa został oszukany na 23 tysiące złotych przez podobnych wirtuozów manipulacji. Czy oni są tacy sprytni, czy może naiwność ludzi jest tutaj tak wielka? Tu nie ma miejsca na sentymenty. Jeśli jesteś na tyle naiwny, żeby dać się oszukać, no to jesteś też częścią tego problemu. Kryptowaluty, jakkolwiek fascynujące, są również niebezpieczne. Bez odpowiednich regulacji przypominają takie dzikie zachody finansowe i trzeba po prostu uważać. To tutaj rodzi się pytanie o odpowiedzialność. Nie tego Faruka jednego, ale całego systemu, który to umożliwia. W Polsce KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego, już skierowała zawiadomienie do prokuratury w sprawie spółki Sebris Partners Limited, która odpowiada za oszustwa związane z firmą Simple Way Trade. Nie próbujmy tu ubrać tego w jakąś romantyczną aurę buntu przeciwko systemowi. To jest cyniczny, dobrze zaplanowany przekręt, a zasady rynku są nieubłagane. Jeśli coś jest zbyt dobre, żeby było prawdziwe, to prawdopodobnie jest oszustwem. Nie ma tu miejsca na jakieś teorie spiskowe czy niewiarygodne scenariusze. Fakty są jasne. Faruk wykorzystał luki w prawie i ludzką chciwość, żeby zgarnąć cały majątek. Zostawiam wam może jedno na koniec.
co powinno zaniepokoić każdego. Jeśli myślicie, że wyrok 11 tysięcy lat rozwiąże problem, to jesteście w błędzie. To tylko początek. Potrzebujemy globalnych rozwiązań i regulacji, które położą kres takim praktykom, a jednocześnie nie wprowadzą zamordyzmu, kontroli i inwigilacji. Możliwe? Raczej nie. Dlatego trzeba po prostu uważać. Jeśli w ten sposób będziemy do tego podchodzić, no to albo będziemy dawać się dymać przez rządy, które zaraz wprowadzą nam regulacje i będą śledzić nas na każdym kroku, albo przekręty typu Todex będą tylko coraz częstsze. Na tym polega prawdziwa stawka tego przypadku. Mimo wszystko raczej wolałbym to zostawić tak jak jest i uświadamiać i edukować ludzi, zamiast dawać tutaj łapę rządu, który zaraz to wykorzysta. A jak wy myślicie? Dajcie znać koniecznie w komentarzach, a my lecimy dalej. Od września nie tylko osoby powyżej 75 roku życia, ale także 4,5 miliona seniorów, którzy przekroczyli 65 rok życia, będą mogły skorzystać z darmowych leków. Stało się to możliwe po podpisaniu ustawy przez prezydenta Andrzeja Dudę. Zakres darmowych leków został znacząco rozszerzony, jednak nie obejmuje on suplementów diety ani ziół. Prezydent Andrzej Duda w obecności premiera Mateusza Morawieckiego uroczyście podpisał ustawę rozszerzającą grupę osób, którym przysługują darmowe leki, o dzieci do 18 roku życia i o seniorów powyżej 65 roku życia. Tym samym do seniorów, którzy ukończyli 75 rok życia, dołączy grupa 4,5 miliona seniorów powyżej 65 roku życia. Darmowe leki będą finansowane z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. Program obejmie około 16 milionów obywateli. Refundacja darmowych leków przysługiwać będzie wszystkim seniorom w wieku powyżej 65 roku życia, których obejmuje ubezpieczenie zdrowotne. Leki rekomendowała Rada Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Nie znalazły się na niej preparaty stosowane w chorobach onkologicznych, suplementy diety, leki bez recepty oraz zioła. Na stworzonej liście znalazło się ponad 2000 leków. Darmowe leki dla emerytów. Brzmi to pięknie jak Andrzej Duda na etykiecie perfum, ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Pierwsza teza to kolejna taka strona naszego rządowego paternalizmu. Co tu się dzieje? Opozycja z Koalicji Obywatelskiej formułuje spójne, kompleksowe, korzystne postulaty na pierwsze 100 dni. Jak zauważa dr Antek Kolek z Instytutu Emerytalnego, no to nie jest to zbyt skuteczne. Ale czy to jest faktycznie dla dobra seniorów? Nie, bo to czysty populizm i wyborcza gra na emocjach. Co z dwiema waloryzacjami emerytur, kiedy inflacja ma wynieść w przyszłym roku tylko 6,6%, a w 2025 prognozowana jest na 4,1%. To nie jest plan, to jest jednorazowy strzał. Druga teza, darmowe leki to obciążenie dla młodszych pokoleń. To nie jest altruizm, to ekonomiczne przerzucanie odpowiedzialności na innych. I tak już jesteśmy przytłoczeni podatkami i opłatami. Nawet profesor Ryszard Bugaj z Polsat News wskazywał, że poziom edukowania i kumulowania tych gigantycznych wydatków publicznych przez Prawo i Sprawiedliwość i opozycję przekracza granice rozsądnego ryzyka. To nie jest altruizm, to jest kupowanie lojalności wyborczej na koszt przyszłych pokoleń. A trzecia teza, obojętnie jak to ujmiesz, to jest jedno wielkie PR-owskie zagranie. Lista darmowych leków jest tak okrojona, że to raczej placebo niż faktyczna pomoc. To nie jest rozwiązanie problemu, to jest próba jego zamiecenia pod dywan. Nie potrzebujemy więcej darmowych leków. Potrzebujemy aptekarzy, lekarzy, nowoczesnych szpitali. Po czwarte, programy socjalne nie rozwiązują podstawowego problemu. Bo jak również zauważa profesor Bugaj, nie można uzasadnić sumy postulatów PiS dotyczących darmowych leków 800+ i zniesienia opłat za autostrady. Nie można jednocześnie obiecywać wszystkiego i nie podnosić za to konsekwencji. Po piąte, rząd skupia się na objawach, a nie przyczynach. Co z tego, że leki są darmowe, jeśli nie mamy dostępu do lekarzy? To jest jak podawanie aspiryny pacjentowi z rakiem. Nie tylko nie leczy nic, ale również nie zablokuje objawów, które występują. Wszystko sprowadza się do jednego. Nie ma darmowych leków.
Wszystko ma swoją cenę, a cena darmowych leków dla emerytów to obciążenie dla młodszych pokoleń i dla całego systemu opieki zdrowotnej, który już kuleje. Ostatecznie jedynym rozwiązaniem jest gruntowna reforma systemu opieki zdrowotnej, a nie kolejne bzdurne obietnice.